Dzień dobry wszystkim! Jest godzina 6 rano i w końcu udało się przejść do tak zacnego klocka, jakim jest Yamaha A1020. Przyniósł ją pan Robert. Kupił, ale jeszcze nie podłączał. Chciał, żebym ocenił jej stan, sprawdził, podłączył w bezpieczny sposób. No i szczerze powiedziawszy, posłuchał sobie. Z takich ciekawostek to mamy tutaj wzmacniacz w klasie A. Zero distortion rule and audio. Klas A power. Więc taka klasa A, czyli mamy jakby tutaj Technicsa. Oni chyba tylko stosowali tą technologię na taką masową skalę. W Yamaszce pierwszy raz chyba się z tym spotykam. Wzmacniacz wygląda nawet ciekawie, tak delikatnie, skromnie, ma te fajne kanciate powierzchnie. Powiem szczerze, to bardzo uwielbiam, mi się te stare Volvo też podobały. Kant. Super, naprawdę super, fajna duża gałka odgłosu, aczkolwiek wczoraj przyglądając mu się jeszcze tak bez większego, że tak powiem, zaangażowania czasowego, niepokoiła mnie ta klapka. Jak się okazało, mamy tutaj mnóstwo jeszcze ciekawostek. Nie wiadomo, co to za wzmacniacz bez wyjścia na słuchawki i oczywiście tutaj ono się znajduje. Regulacja basu. Tu są jeszcze jakieś dwa filtry. Sprawdzimy w praktyce, jak to działa z podłączonymi kolumnami. Regulacja oczywiście wysokich tonów, no i coś, co zawsze Yamaha ma i to jest według mnie świetne, czyli loudness regulowany. W naszych polskich sprzętach mamy po prostu włącznik basu i sopranu, a tutaj można sobie to dostroić, bo wiemy, że nie każdy utwór smakuje tak samo z takim loudnessem. No i wiadomo, dalej mamy balans. Dodatkowo jeszcze jakieś filtry, tryb mono stereo. Nie wiem w tych czasach, do czego mogłoby to służyć. To może bardziej do nagrań kasetowych, jeżeli po prostu są nierówne, aczkolwiek zabijać sobie stereo. Nie wiem, wypowiedzcie się. I tutaj mamy też troszeczkę ustawień wyjścia nagrywania. I mamy też wybór wkładki gramofonowej. Też bardzo fajna sprawa. Musi mieć dobry preamp gramofonowy. I tutaj też taka ciekawa sprawa. Możemy podłączyć aż 3 komplety kolumn. Czyli coś dla takiego audiofila, który po prostu ma więcej niż jeden, a nawet 2 komplety kolumn. Coś rewelacyjnego. We wzmacniaczu już po prostu jest przełącznik kolumn i to taki dosyć, według mnie, 3 to jest bardzo rozbudowany pod względem funkcjonalności. Szczerze, ten wzmacniacz mnie tym kupił. Bardziej by mnie to przekonało niż ten rozbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. I jeszcze zastanowimy się, co to jest auto klas A? Serio. Tyle zagadek w jednym przycisku. Tone bypass. Myślę, że to jest taki direct, czyli pominięcie całego equalizera, loudnessu, filtrów i bezpośredni rzut sygnału na końcówkę mocy. Ale wiadomo, że jeszcze zajrzymy do niego, do środka. Wzmacniacz jest gigantycznych rozmiarów. Jak na moje oko, tak żeby komuś porównać, to jest wielkości 5-płytowej zmieniarki na kręcącym się talerzu. Po prostu jest to chyba największa już obudowa audio, jaka może być. Jest po prostu mega długa, więc klocek raczej do położenia na sam dół. No i mamy tył. Mamy te nasze gniazda głośnikowe. Wygląda to naprawdę imponująco. Ale pójdźmy do prawej strony, czyli śladem wejścia wchodzi nam prąd. Na dzień dobry mamy już po prostu przełącznik 220-240 V. Super sprawa, bo wiadomo,
U nas już od jakiegoś czasu jest 240 V i szkoda, żeby nam się coś stało ze wzmacniaczem, a po prostu ta delikatnie większa moc to taka januszowa oszczędność. No i teraz tak. 580 poboru z sieci. Sporo, aczkolwiek pamiętajmy, że jest to klasa A, więc tego dużo już nie wychodzi. Ale to nieistotne. Zaraz sprawdzimy po prostu w specyfikacji, czym dysponuje ten wzmacniacz. Pozłacane wejścia gramofonowe na dwa gramofony. To jest naprawdę sztos. Uziemienie. Zestaw cinch wejściowych. Tutaj chyba raczej nie ma nic, co by nas mogło zaskoczyć. Dobra. No i pętla do akcesory, czyli prawdopodobnie equalizer, żeby podłączyć. Zobaczymy, co ma w środku. Jednak zanim to zrobimy, spójrzmy na wyciąg z noty katalogowej wzmacniacza. Ja się nie spodziewałem, szczerze wam powiem, żeby w klasie A przy poborze 500 W z sieci on miał aż 125 W przy 8 ohmach, przy 6 145 W. Jak to jest możliwe, żeby... Jaka to jest ta klasa A? Coś tu mi tutaj nie pasuje. Czy ktoś ma jeszcze jakieś informacje o tym wzmacniaczu? Jeszcze mi ktoś jakby mógł wytłumaczyć. Dynamic Power w 4 ohmach 269 W. To jest suma? To jest na kanał? Znaczy, dobra, okej. Okay. Na kanał piszę, per channel. Zaskakujące wartości. I też pytanie, czemu ten wzmacniacz jest taki drogi? No i jesteśmy w środku. Cztery pary tranzystorów. Dosyć ciekawie to się zapowiada już. Tutaj chyba są dodatkowe stabilizatory na do zasilania. Na lewym i prawym odcinku radiatora. Chodzi na to, że tu są tak jakby dwa wzmacniacze, ewentualnie można by w schemacie sprawdzić, dlaczego tak. Ale dalej przejdźmy. Na pierwszy rzut oka oczywiście, jak się otworzy budowę, są gigantyczne dwa kondensatory, 22 tysiące mikro. 69 voltów. Chyba voltów. Giganty, serio. Robi to wrażenie. Transformator też jest niczego. Mamy tutaj niestety trochę śladów jakby jakichś płynów w stylu kontakt albo tego konserwantu do potencjometrów. Wszystko by było w miarę ok, gdyby to było tylko na potencjometrach. Ale jest niestety wszędzie na płycie. I miejmy nadzieję, że wzmacniacz działa dobrze. Jeżeli nie, to będziemy musieli wziąć to wszystko, kurczę, jakoś umyć sprytnie sposobem. Najlepiej bez wylutowywania elementów, bo tego trochę jest. Więc mamy przekaźnik. Mamy ten ciekawy przycisk. Wszystko wydaje się działać poprawnie. Fajnie klikają te przełączniki. Naprawdę nieźle jest to zrobione. Tu są klasyczne on-offy. Nie są jakoś sterowane przekaźnikiem. Wzmacniacz jest w pełni sprawny, wszystko działa dobrze, nic nie szumi.
Posłuchałem już sobie na Voyagerach 350 i Bolero, oczywiście moim zwycięzcą są Bolero. I tutaj też pytanie do was wszystkich, bo pan Robert szuka też kolumn dla siebie. W naszej luźnej rozmowie wyszło, że budżet jakim dysponuje to jest około 1500 zł na bardzo dobre kolumny, czy w miarę najlepsze za te pieniądze, z podkreśleniem tutaj, że głównie chcę używać gramofonu, więc coś takiego naprawdę delikatnego. Więc jeżeli macie jakieś fajne propozycje, fajnych zestawów, a może sami macie coś do sprzedania, dajcie znać w komentarzu. A tymczasem biorę się za następny sprzęt. Daj lajka, może suba, a co tam? Kto Boga temu zabroni? Trzymajcie się ciepło, elo!